Zgodnie z informacją Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kutnie, od środy 18 listopada zostaną tymczasowo wyłączone z eksploatacji przystanki przy ulicy Alei Jana Pawła II i Wyszyńskiego. Utrudnienia te związane są z trwającym remontem Alei Jana Pawła II. Objazd będzie obowiązywał dla linii numer 4, 5, 7, 8, 8K, 9, 10, 12, 14, 15, 15S, 16, ulicami Żwirki i Wigury i Oporowską. Na objeździe będą obowiązywały przystanki tymczasowe przy ulicy Żwirki i Wigury i Oporowska Mechanik. Kursy linii numer 5 w kierunku Batorego, 8 w kierunku dworca PKP, 14 w obu kierunkach przez ulicę Szymanowskiego realizowane będą ulicami Żwirki i Wigury, Szymanowskiego bez wjazdu w ulicę Oporowską. Utrudnienia potrwają do odwołania.